Zmiany klimatyczne zmuszają nas do stosowania gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli wytwarzania jak najmniejszej ilości odpadów i ponownego wykorzystywania tego, co może nam jeszcze posłużyć. Konsekwentnie odchodzić będziemy też od produktów jednorazowych. Coraz większym zainteresowaniem cieszyć się będą materiały i konstrukcje wykorzystujące naturalne surowce odnawialne oraz inteligentne biotworzywa. Poszukiwaniem takich materiałów i technologii zajmuje się również Wydział Leśny i Technologii Drewna Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Rozporządzenia unijne nakładają na nas bardzo szerokie wymogi dotyczące izolacji cieplnej. Powoduje to, że odchodzimy od materiałów, które są trudne w recyklingu. Poszukujemy materiałów nowych, inżynierskich, które wykorzystujemy w budownictwie, a które równocześnie pochodzą z naturalnych źródeł lub odnawialnych źródeł. Powoduje to, że taki materiał jest raz bardziej ekologiczny, dwa łatwy w recyklingu, dzięki temu wydłuża się jego żywotność. Opracowane przez naukowców materiały w większości spełniają te wymagania, tak w zakresie izolacyjności cieplnej, jak i akustycznej. Przy okazji wpisują się bardzo dobrze w zasady zrównoważonego rozwoju. Bardziej wymagający klienci chętniej sięgają po materiały droższe, wyprodukowane w oparciu o składniki naturalne. Poznańscy naukowcy pracują m.in. nad stworzeniem paneli do izolacji akustycznej i cieplnej na bazie włókien konopnych. Autorzy projektu postanowili do produkcji materiałów wykorzystać konopie przemysłowe. Różne części tych roślin znajdują szerokie zastosowanie. Z kwiatów i liści wytwarzane są napary i kremy o działaniu łagodzącym podrażnienia. Nasiona są cennym uzupełnieniem diety zwierząt i ludzi, a łodygi przetwarzane są na paździerze, wióry i włókna. Włókna konopne uznawane są także za jeden z najlepszych materiałów izolacyjnych. Wynika to z faktu, że konopie posiadają znacznie wyższe zdolności akumulacji cieplnej niż materiały mineralne. Mają zdolność pochłaniania, a następnie oddawania wilgoci. Przy okazji, Wielkopolska jest największym producentem konopi w Polsce. Drugim materiałem, z którego składają się panele, jest kora drzew gatunków rodzimych. W przemyśle jest ona odpadem, który może być zagospodarowywany w ogrodnictwie czy rolnictwie. Jako że stanowi warstwę zewnętrzną, spełnia nie tylko funkcje fizyko-mechaniczne, takie jak utrzymywanie ciężaru przedmiotów, rozpraszanie dźwięku czy izolacja, ale też estetyczne. Ma ciekawą strukturę i zróżnicowaną kolorystykę. Jest przyjemna w dotyku. Projekt zakłada, że długie włókna konopne stworzą rdzeń płyt, który otoczony będzie cienkimi warstwami materiałów drewnopochodnych, czyli cząstkami kory, sklejone żywicami PMDI. Badania i testy pokazują jednak, że panele, niezależnie od gęstości i gatunku kory, charakteryzują się niższą wartością współczynnika pochłaniania dźwięku od dostępnych na rynku izolacji akustycznych. Jednak w porównaniu do płytowych materiałów meblowych czy konstrukcyjnych, wartość tego współczynnika jest kilkukrotnie wyższa. Płyty mogą bowiem izolować akustycznie pomieszczenie w inny sposób. Nierównomierna i chropowata powierzchnia odbija rozproszone na swojej powierzchni fale dźwiękowe, nie pochłaniając ich wewnątrz własnej struktury. Wytworzone panele charakteryzują się dobrą izolacyjnością, zbliżoną do powszechnie dostępnych na rynku materiałów izolacyjnych. Płyty mogą być wykorzystywane jako materiał pożyciowy ścian i sufitów, w tym jako płyty do sufitów podwieszanych. Mogą bezpośrednio konkurować ze stropianem i wełną mineralną. W projekcie poszukiwano również nowych materiałów dla meblarstwa jako alternatywy dla drewna. Jeśli chodzi o akustykę, naukowcy sprawdzili, że świetnym tworzywem jest słoma. Pod lupę wzięto więc m.in. trzcinę, ale też słomę rzepakową czy konopną. Dobre wyniki dawała głównie słoma rzepakowa. W tworzeniu przestrzeni przy użyciu naturalnych środków można iść dalej. Badacze z Katedry Mechanicznej Technologii Drewna opracowali proekologiczną płytę przeznaczoną dla meblarstwa. Tym razem opracowano technologię wytwarzania materiałów na bazie cząstek lignocelulozowych pochodzących z rozdrobnienia zarówno tkanki drzewnej, jak i innych roślin, w tym szczególnie słom, zbóż czy traw. Do połączenia elementów ekopłyty użyto naturalnego spoiwa z wykorzystaniem mąki żytniej oraz skrobi. Skomponowana przez nas płyta jest nie tylko łatwa w produkcji, ale charakteryzuje się również wysoką biodegradowalnością oraz spełnia wszystkie wymagania fizyko-mechaniczne, które są stawiane materiałom wykorzystywanym w szeroko pojętym przemyśle meblarskim. Wytwarzanie materiałów na bazie surowców naturalnych wydaje się być słusznym kierunkiem rozwoju branży meblarskiej.
Dodatkową zaletą tego typu rozwiązań jest niewielki nakład energetyczny potrzebny do osiągnięcia produktu finalnego, związany zarówno ze stosowaniem materiału już wstępnie rozdrobnionego lub możliwego do rozdrobnienia w sposób mniej energochłonny, jak również związanego z suszeniem materiału wsadowego. Czas pokaże, które z nich staną się w przyszłości powszechnymi rozwiązaniami stosowanymi w branży meblarskiej i budowlanej.